Hello, my ciuszki mamy niedzielę, jest 11:36 i ogarniam się teraz na rendezvous ze sobą. Jest tak okropna pogoda, że nie mogę siedzieć w domu, bo po prostu włączę plotkarę i nic nie zrobię, a jest nowa miejscówka z croissantami, którą chcę obczaić, więc myślę, że pojedziemy tam. Muszę wam pokazać moje stanowisko do makijażu, kiedy nagrywam TikToka, bo to jest po prostu hit. Guys. Wiecie co? Ostatnio słuchałam jakiegoś wywiadu jakiegoś artysty, chyba właśnie muzycznego, który właśnie powiedział, że jak się chce w ogóle zacząć cokolwiek robić w takim kierunku, który chciałby się kiedyś rozwijać, to naprawdę jesteś w stanie zrobić wszystko, niezależnie od tak naprawdę stanu portfela i w ogóle. I szczerze mówiąc, coś w tym jest. I nawet ja w tym momencie jakby, zobaczcie, jeżeli myślicie sobie o tym, żeby zacząć nagrywać i wrzucać coś, nie wiem, na TikToka, na YouTube'a. Kurde, to jest naprawdę tak bardzo do zrobienia. Potrzebujecie mieć po prostu dobrej jakości obraz. Zobaczcie, lampa. Ta lampa została zakupiona za 20 euro w Madrycie. W jakimś chińskim sklepie. Kładę ją sobie na tym wszystkim. Także jeżeli się zastanawiacie nad tym, że chcecie coś zacząć, ale myślicie sobie, kurczę, ja nie mam wystarczającego sprzętu, nie mam estetyk wystroju czy coś takiego, totalnie to nie ma znaczenia, jesteście w stanie zrobić wszystko. Także tak, takie słowa motywacyjne ode mnie od rana w niedzielę. No, ale wracam do was później, bo muszę teraz nagrać roleczkę i widzimy się, jak będę gotowa. Okej, okay, I got ready. Oczywiście cała się pobrudziłam w fluidzie. Kończę sobie kawkę i będę się zaraz szykować. I w trakcie słuchałam sobie teraz podcastu Jaya Sherry z Willem Smithem. Pokażę wam właśnie, jak spędzam czas sama głównie, ale wieczorem, słuchajcie, idę na Oppenheimera z moją siostrą. Na jakąś 19:30 kupiłam nam bilety do IMAX-a, więc też mega się jaram. W sumie może najpierw zmontuję rolkę, bo jest niedziela, to w sumie dzisiaj bym wstawiła ją. Tak zrobię. Druga sprawa jest taka, że pogoda jest tragiczna, więc tylko fajnie, że spędzimy sobie ten czas razem. Ostatnio pierwszy raz od dawna złapałam się na tym, że trochę się nudzę. I wiadomo, mamy wakacje, ja jakby poza stażem i poza montowaniem filmów i nagrywaniem w tym momencie nie robię nic. I nawet jakoś tak opuściłam się z czytaniem książek teraz. Oglądam dużo filmów, bo jest po prostu taka pogoda, że szczerze mówiąc i nie mam siły na nic. Też przyznam szczerze, że ostatnio więcej czasu spędzam sama. Ze sobą i jakby trochę mi to nie przeszkadza, ale z drugiej strony złapał mnie trochę taki kryzys, let's say. Dawno nie byłam na żadnej randce, nie mam aktualnie żadnego crusha. Wiecie, o co chodzi, jakby what's going on? Więc tak, więc spędzam dużo czasu sama i dlatego pokażę wam, co robię, jak umilić sobie ten czas, wakacje przede wszystkim, bo mamy ostatni miesiąc wakacji, w ogóle what the fuck, jest 6 sierpnia w tym momencie. Dobrze myślę? Tak, jest 6 sierpnia. This is crazy. To jest jedyny moment, w którym cieszę się, że jestem na studiach, bo wiem, że mam jeszcze jakby wydłużone wakacje, ale współczuję wszystkim, którzy muszą iść do liceum od początku września. Choose to that. Okej, mamy 14:50 i idziemy na little date. Wzięłam sobie lapkę, więc też nie do końca to będzie taki little date, bo muszę zrobić to, co muszę zrobić. Czyli muszę skończyć projekt na studia i wiem, mam sierpień. I tak, nie skończyłam czegoś, co było do dania w czerwcu, w sensie skończyłam, ale okazało się, że wymaga to poprawek ode mnie, więc muszę zająć się najpierw projektem, żeby mieć to z głowy, bo inaczej będzie mi to tak, wiecie, ciążyć. Dosłownie nie wierzę, w przeciągu godziny zmienili aktualizację na stronie i okazało się, że jednak to miejsce z croissantami jest dzisiaj zamknięte i otwiera się dopiero we wtorek. I'm gonna cry. A few moments later. Życie to mnie dzisiaj, nie powiem co. I kupiłam bilety na złą godzinę. Jest godzina 19:30, a sens mam o 21:30. Co można robić? Oh, you love me. I love you. Możemy zrobić karaoke. The next day.
Dzień dobry, miseczki, pysiaczki. Mamy poniedziałek, jestem po callu z pracy i muszę się teraz szybko ogarnąć, bo mam sporo roboty. Kupiłam sobie w ogóle nowe baletki, słuchajcie, więc zaraz wam pokażę. Albo dobra, pokażę wam, jak się ubiorę. Okej, okay, I'm ready, wychodzimy. Mój look wygląda tak, wszystko w sumie, co mam na sobie, jest zary. Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, żeby prowadzić auto w baletkach, to don't do it. Don't do it. Don't do it. Let's pray that it's working. Słuchajcie, zabrałam was dzisiaj do jednej z lepszych miejscówek na ramen w Łodzi. W Łodzi mamy dwie, tak naprawdę według mnie najlepsze miejsca na ramen i jest to Ramenownia i właśnie Ato Ramen. I jesteśmy w Ato Ramen. Dawno tu nie byłam, bo od paru miesięcy, więc zobaczymy, czy nadal jakby trzymają fajny poziom. I yes, będziemy się zajadać razem. Jakie rameny wziąłeś? Wzięłam trufowy. Mia wzięła truflowy ramen, ja wzięłam wegański umami shoyu na bazie sosów sojowych, więc jestem ciekawa. I mamy lemoniatki. Jakie one są? Z imbirem i markiem. Cheers! Jest godzina 6:30 w tym momencie i idziemy do Warszawy. Muszę zrobić makijaż, który wytrzymała ze mną cały dzień, więc to musi być coś w miarę delikatnego, bo jak nałożę za dużo produktów, to on się później zacznie, tak wiecie. No właśnie. Przy okazji wam powiem, bo ostatnio dostałam poczuchę o Acquire Body i testuję te kosmetyki. Mam maskę nawilżającą do twarzy i mam peeling. I powiem wam szczerze, że są ok, jeszcze za mało ich używam, żeby coś, cokolwiek stwierdzić, ale ten peeling jest niesamowity. Przez mam do czynienia z produktem, który jest totalnie gładki jakby. Kiedy zaczyna się go rozprowadzać na twarzy, zaczynają się robić po prostu takie jakby grudki takiej martwej skóry. Nie wiem, czy to serio jest to, czy co się tutaj dzieje jakby z tym produktem. To jest niesamowite, ale naprawdę jakby fajnie mi oczyszcza tą skórę. Więc pokażę wam kiedyś przy kolejnym filmie może, bo po prostu ostatnio robiłam sobie peeling, nawet dwa razy, więc nie chcę znowu go robić. Będę wam dawać relacje, czy te kosmetyki są warte zakupu. Ogólnie, czemu jadę do Warszawy dzisiaj, tak wcześnie, w środku tygodnia? Mianowicie, słuchajcie, jadę oglądać mieszkania, bo się wyprowadzam. Chcę obejrzeć jak najwięcej mieszkań będę w stanie. Jestem na razie umówiona z moją przyszłą współlokatorką, którą pewnie dzisiaj poznacie, na sprawdzenie dwóch mieszkań, ale bardzo mi zależy na jeszcze jednym. Ja się jaram, szczerze mówiąc. W ogóle mam takie przemyślenia co do tej wyprowadzki, bo na pierwszym roku sobie zamieszkałam sama. Jak się mieszka samemu, to wygląda to zupełnie inaczej. Jesteś totalnie jakby w 100% skazany na siebie. Nie musicie się podporządkowywać pod nikogo, robicie co chcecie, ale sprzątacie też sami, jakby wszystko jest na waszej głowie. To jest super, ale z drugiej strony mega się cieszę, że jako studentka będę w stanie teraz doświadczyć mieszkanie ze współlokatorką i będzie to takie trochę bardziej, wiecie, studenckie życie, bo będziemy obie w tym mieszkaniu i nie będę sama 24/7. Co jest najlepsze, słuchajcie? Ja moją przyszłą współlokatorkę Olę poznałam na moim solo tripie do Barcelony w tamtym roku. Chyba dlatego właśnie najbardziej kocham takie wyjazdy w pojedynkę, bo jest się skazanym na poznawanie ludzi. I ja właśnie tam poznałam Olę. No i nikt by się szczerze mówiąc nie spodziewał, że jakby będziemy razem mieszkać, bo my dosłownie, no miało się jakiś kontakt, ale ja nie widziałam Oli od roku. I po prostu dostała się na studia w Warszawie i to było dla mnie takie, wiecie,
No to co, mieszkamy razem. Tylko dzisiaj się widzimy i idziemy na oglądanie mieszkań. Także mega się cieszę. Okej, a więc update. Byłyśmy w pierwszym mieszkaniu i pas, że tak powiem. Smród. No nie podobało nam się. W sensie wystrój był nawet spoko, ale no nie czułyśmy takiego wycia. Więc tak, nie było vibe'u, więc stwierdziliśmy, że rezygnujemy. W ogóle musimy napisać do tego pana, że rezygnujemy. I w sumie to znalazłyśmy mieszkanie. Dla mnie będzie lunch. Dla mnie też. Dziękujemy. Więc jesteśmy zdecydowane na jedno mieszkanie, tylko czekamy w sumie na takie decyzje odgórne właśnie. I jeżeli to się uda, to będzie cud, miód, malina. Także zobaczymy. Będę was update'ować. A teraz jesteśmy na lunchu w Wegandzie. Update. Mamy mieszkanie.